Cześć, jestem Simon, a to kolejny odcinek Lekkiego Paranormalu w DS4. No i tak, dzisiaj drugi konkurs lotu, dawno nie było tego na kanale, ostatnio rzuciłem odcinek nagrany 8 sierpnia, a więc bardzo dawno temu. No i co, teraz mnie nie będzie, a więc kilka odcinków przydałoby się i z tego nagrać. Myślę, że będzie także Londyn, muszę najpierw przejść znowu na poziomie średnim, albo od kogoś sobie wyjąć. No, bo po restarcie całego Windowsa się usunęły wszystkie rekordy i wszystko. Ale dobra, przejdźmy już do tego odcinka. No, dzisiaj loty w Oberstdorfie, 21 belka startowa, no więc jakichś świetnych lotów chyba nie będzie. No, później jeszcze Bad Mittendorf i Planica, jeżeli chodzi o loty. I rozpoczynają Czesi, którzy, no, ostatni konkurs u siebie w Charkowie. Na pewno nie mogą zaliczyć go do udanych, no, piąte miejsce, także zajęli na koniec grupy A, tam ostatnie miejsce w ostatnim konkursie. Ale po czterech byli w tej czwórce i dlatego skaczą jeszcze w tych konkursach w lotach. A teraz Japończycy, Ryoyu Kobayashi. Ojoj, no i tu jest błąd po wyjściu z progu, no i właśnie Japonia, która zajęła trzecie miejsce, więc to pierwsze niepremiowane awansy w grupie B. Teraz ten skok tylko 184,5 i to nie wróży dobrze. Johanne Forfang, Norwegowie. Jeszcze muszę sobie poprzypominać, kto który był. Ejaj, Forfang także z błędem. Ale będzie podobny skok do Japończyków, nawet trochę krótszy. No więc Czesi tym razem zaczynają dobrze. Norwegowie wtedy byli na miejscu 6. A więc także daleko, Japończycy na 7. A więc te najgorsze drużyny. A teraz biało-czerwoni. No, ostatnie miejsce, 5. Zwycięzcy naszej grupy. A. No i zobaczmy, jak teraz będzie. No spokojnie, powiedzmy, trochę się zaciąłem. Wspomniałem, w której grupie byli Polacy. No i teraz 201,5, zajmujemy drugą lokatę. On przypomniał, że będzie jeszcze konkurs w Polsce. To będzie ostatni konkurs grupy mistrzowskiej w Wiśle. Kiwan Bayer, Szwajcarzy. Zobaczmy, ładne wyjście z progu i będzie daleko. I będzie bardzo daleko, spokojnie i proszę bardzo. I odleciał Kiwan Bayer, 210 metrów. No i Szwajcarzy, którzy ostatnio byli na czwartej pozycji w Charkowie. No, teraz obejmują prowadzenie. Francuzi. Jak oni się spiszą, także liczymy na ich dobry występ. Ładne wyjście z progu i też będzie daleko. No i czy to da miejsce drugie? Nie, jednak trzecia lokata. No, w pierwszym konkursie lotów byli także w miejscu trzecim. Teraz drudzy. Austriacy. Tam bili się ze Słowenią o zwycięstwo. Ostatecznie przegrali. No i Markus Schiffner, jak on sobie poradzi? Niziutko nad zeskokiem. No i tu nie ma trzenia. No i skok taki średni, podobny do reprezentacji Polski, jest miejsce 5, więc za biało-czerwonymi. A teraz Jerzy Damian, Słoweńcy, zwycięzcy 3 konkursów już w tym sezonie. No a skakali w 6, więc wygrywają połowę, a teraz błąd Jerzego Damiana. No i zawodnicy w żółtych koszulkach będą mieli bardzo trudną drogę dzisiaj po zwycięstwo, albo przynajmniej po podium. No, może to się też zdarzy, że ich w ogóle nie będzie. Ale ostatnio naprawdę, no ten letni, ta grupa A letniego Pucharu Narodów, 2 razy miejsce 4 mieli Słoweńcy po tych świetnych pierwszych konkursach. Tomasz Wancura, Czesi z drugiego miejsca, 196 metrów, skok 7 metrów krótszy od jego kolegi z ekipy, więc tutaj na pewno mogą to podium stracić. Tak u Takeuchi, czasem Japończycy. No i też problem po wyjściu z progu, co się z nimi dzieje, no i Japonia. No właśnie, no ale przynajmniej on odleciał, 202 metry, no o wiele lepiej od Kobayashiego. A teraz Johansson, a więc ten, który no lubi latać, który umie latać i pokazał to niejednokrotnie w konkursach Pucharu Świata. Teraz ładne wyjście z progu i będzie daleko. Tylko pytanie, jak daleko? No właśnie, 205 metrów osiągnięte. A więc brawo Johansson. No i biało-czerwoni. Piotr Żyła, 200 metrów to beat. No byliśmy na czwartej pozycji. Teraz jest szansa być wyżej. I ładnie wyszedł Żyła. I teraz spokojnie w powietrzu, no trochę za mało agresywnie. No właśnie, wydawało się, że będzie lepiej, a tak spadł, no i jest miejsce drugie. Nadal za reprezentację Czech. Gregor Deschwanden. Szwajcarzy. No więc liderzy tego konkursu. Teraz ładnie się wybił i będzie daleko, no on lepiej ułożony od Piotrka, leci niżej. No właśnie, chociaż skok 200,5, no tylko kilka metrów. Ale widać, co daje dobra sylwetka w locie, nawet jak się leci niżej od pozostałych rywali. A teraz
Laroid, a więc Francuzi, trzecia pozycja. Po pierwszej grupie i będzie dobry skok. To już widać, ładnie ułożony w powietrzu i będzie daleko, i będzie bardzo daleko. Ponad 207 metrów, jest 208 i drugie miejsce, 1,5 punktu za Szwajcarami. Manuel Fettner, Austriacy. I byli na miejscu piątym. Jak będzie teraz także ładne wyjście z progu. No i to może być najdłuższy skok w tym konkursie. No właśnie, 208,5, tam zniknęła mi gdzieś ta czerwona linia. No, chyba była na Hilsandzie. I Austria w tej chwili na trzeciej pozycji. No a teraz Jurij Tepesz, Słoweńcy, z siódmego miejsca. I Tepesz bardzo by musiał się postarać, żeby Słowenia była dzisiaj wysoko. Jak na razie całkiem nieźle. Tam lot około 200 metra, na 199. No ale na, widać, Słoweńcy nawet spadli na miejsce ostatnie. Będzie tu bardzo ciężko, a pierwsza trójka Szwajcaria, Francja i Austria. Roman Kudelka, reprezentacja Czech, no jak dotąd czwarta lokata. Ale tu jest szansa na atak. Kudelka, no, doświadczony zawodnik, no, leci dobrze. Naprawdę bardzo dobry występ w pierwszej serii, 203,5 metra. Teraz jest najlepszy z Czechów, a teraz Noriaki Kasai, żywa legenda skoków. No i czy wyjdą Japończycy z tej opresji, z tej trudnej sytuacji? Kasai, spokojnie, Kasai odleciał. No proszę bardzo, 205,5 metra. Nawet po 40 da się latać bardzo daleko. Oczywiście są za Czechami, mieli bardzo dużą stratę, ale odrobią tym jednym skokiem, no, bardzo dużo odrywali. Andreas Tiernen. Ojoj, tu jest błąd i Norwegowie spadną szybko. Wtedy miejsce szóste. No teraz tylko 183. No więc myślę, że będą nawet za Słowenią. No i Maciej Kot, biało-czerwoni. Świetnie spisujący się w tym sezonie, było miejsce piąte. Jak na razie po tych dwóch skokach. No a teraz ładnie. No brawo, 205 metrów. A więc do Czechów też nadrabiamy. Ta strata tu już jest mała, 3,4 punktu. No i myślę, że o podium dzisiaj Polacy powalczą. Gabriel Karlen, Szwajcarzy. No jak on skoczy? Byli liderami Szwajcarzy, ale krótko, bardzo krótko. Karlen 196,5. No i właśnie, coraz gorzej. Kilian Payer 210. Ten Deschwanden także przyswoicie ponad 200 na Karlen. To ten skok może zaliczyć do nieudanych. Rana Michapui, Francuzi. Byli na miejscu drugim, ale tu także mamy wielki błąd. Po wyjściu z progi to jest gorszy skok od Karlena, nawet 188,5 metra. No i Francja spada nawet za Polskę. Michał Hajbek. I to jest szansa na atak Austrii. To jest szansa na kolejne zwycięstwo w tym sezonie, na kolejne podium. Zobaczmy, czy wytrzyma presję. Tak jest, ładne wyjście z progi. Teraz spokojnie, i teraz daleko, i teraz ponad 200 poprowadzenie. No i Austriacy chcą wygrać trzeci konkurs w tym sezonie. No mieć tyle zwycięstw, ile Słoweńcy. Jest przewaga dosyć duża, 6,1 punktu. A teraz Domen Preutz, liderzy, którzy są na miejscu ósmym. No i właśnie. Dwa słabe skoki. Jak skoczy Preutz, który lubi latać agresywnie, no tym tego skoku nie popsuł. No i nawet odleciał, proszę bardzo, Domen Preutz, 210. No ale to jest miejsce siódme, nadal z dużą stratą do Japończyków, dużą stratą do piątych Francuzów. Jednak to jest do odrobienia, jeszcze przecież 5 skoków każdej ekipy. Wojciech Stursa, Czesi. Trzecia lokata, no przed własną publicznością fatalnie. A tutaj, na wyjeździe, można by rzec, w Oberstdorfie, skakali dobrze. Do momentu, kiedy swój skok oddał Wojciech Stursa, no podobnie jak Wancura. Tak średnio bym powiedział. Teraz Daki Ito, Japończycy. Mieli miejsce szóste. Ładnie się wybił, spokojnie w powietrzu. No właśnie, no ale nie wyprzedzą swoich rywali. W tej chwili jest druga pozycja, no tam świetnie Kasai, najdłuższy skok w tym konkursie, 210,5. Na jedni zawodnicy. Tak średnio. Daniel André Tande. Norwegowie, i teraz jest świetne wyjście z progu. Proszę bardzo, można, można. Tande. No i też chcą nadrabiać. Miejsce mieli ostatnie, a więc nawet za Słoweńcami. No, po tej bardzo słabej próbie.
Ale przejdźmy już dalej do skoku biało-czerwonych. To tu jest Kamil. I teraz ładnie się wybił i spokojnie położyć się na te narty. Dawaj Kamil, świetnie. I myślę, że na podium tym skokiem wejdziemy. 203,5 metra. Brawo, brawo, brawo. Biało-czerwoni skaczą dosyć równo. Wszyscy około 203 metrów. No, czasem nawet 205 chyba tam było. Tylko Piotrek Żyła najgorzej z Polaków, no ale poczekajmy teraz Simona, ma nawet Szwajcaria i to będzie świetna próba i jeszcze lepsza. Od Kamila Stocha, 206. No i co, Szwajcarzy odzyskać prowadzenie, ale jeszcze są Austriacy. No teraz Francuzi, Vincent de Concevoix. Mieli miejsce piąte. I teraz ładne wyjście z progu, spokojnie, będzie skok podobny do Ammana. No właśnie, ładny telemark, no ty także dobre. I daje to im w tej chwili miejsce trzecie. Zabił czerwonymi, ale tylko 1,3 punktu do Polaków. A teraz Stefan Kraft, Austriacy, liderzy tego konkursu. Jak będzie teraz? Też ładne wyjście z progu, spokojnie w powietrzu i będzie daleko. I będzie na prowadzenie. No tak jest, wytrzymuje presję Stefan Kraft. Zwycięzca Pucharu Świata z poprzedniego sezonu, 206 metrów. No i w tej chwili Austria, Szwajcaria, Polska, no bo Słoweńcy nie zagrożą, 230 potrzebowałby Peter Preutz, żeby liderzy w lotach objęli prowadzenie. Liderzy, którzy tą koszulkę pewnie stracą, chociaż spokojnie poczekajmy, Preutz, także świetnie, 211 i właśnie, to już jest miejsce piąte i tutaj nadrabiają, no jeszcze do Szwajcarów jest strata ponad 10 punktów, no ale do Polaków widać to ze 3 metry. I rozpoczynamy drugą serię. Jan Matura. Czesi na miejscu szóstym. Wyprzedzili ich Słoweńcy. Zobaczmy, jak skoczy Matura. No dzisiaj wiatr, przypomnijmy, nie sprzyja skoczkom. Jest od boku, czasem nawet z tyłu. No, od pół do 1 metra na sekundę. Jan Matura 202,5 metra. Skok bardzo dobry. Ryoyu Kobayashi. Japonia. Była siódma lokata. I właśnie teraz spokojnie, ładnie, wysoko. I są liderami. Więc brawo, wyprzedzają Czechów, którzy spadają coraz niżej w tabeli. Kobayashi jeszcze się poprawił, 184,5 w pierwszej serii. Ale teraz grubo ponad 200. André Forfang. Norwegowie. Którzy kolejny słaby konkurs w tym sezonie. No. Dużo tych słabych konkursów już mieli. 181 Forfanga w pierwszej serii. No teraz skok o wiele lepszy. 25 metrów dalej skoczy. No i właśnie, Norwegowie w Karachowie miejsce szóste. A tak w swojej grupie B. Raz na miejscu piątym. Ale byli 4 razy na podium. Tym raz wygrali. 2 razy na drugiej pozycji. A teraz Dawid Kubacki. A więc Polacy, mamy miejsce trzecie. I czy je utrzymamy do końca? Zobaczmy. Chcielibyśmy na pewno, żeby być wyżej. Teraz Kubacki wysoko, pięknie, daleko. No i brawo Dawid. 201,5. No a teraz 210. 3,19 będą wliczone do noty Dawida, no i tutaj widać, Polacy atakują, Polacy chcą być na najwyższym stopniu podium. No ale jest jeszcze Szwajcaria, jest jeszcze Austria, jest jeszcze Słowenia, która odrabiała, Francja, tu się liczą wszyscy. No i Kilian Payer, spokojnie, niziutko, no ale odleciał przed biało-czerwonych. 207, no chociaż tutaj 3 metry Kubacki nadrobił. O tym ma ogólnie łącznie gorszy od Payera, który w pierwszej serii, naprawdę świetna próba. A teraz Francuzi, Brazbę, mają miejsce czwarte. Taki spory sukces, świetna pozycja Francji. Oni na pewno nie byli typowani w roli faworytów. No w ogóle, jeden konkurs wygrali, dwa razy stali już, nawet trzy razy stali na podium. Na miejscu trzecim, no ogólnie na podium cztery konkursy. A przejdźmy dalej, Markus Schiffner. A więc liderzy, Austriacy. No i zobaczmy, spokojnie, czy uda się mi się wyprzedzić w Szwajcarię, no będzie ciężko. No właśnie, Schiffner, tylko 200,5. No ale skoczę równo w pierwszej serii, pół metra krócej. No i właśnie, 1,2 punktu za Szwajcarią. I Polacy nadrabiają do Austrii. A więc tutaj będzie ciekawy konkurs do samego końca. No tu jest jeszcze Słowenia, Jerny Damian. Popsuty skok pierwszej serii. A jak będzie teraz, no teraz widać, szarpnął tam nartami po wyjściu z progu i problemy w powietrzu. No chociaż skok też niezły, 206,5. I Słoweńcy przenoszą się na miejsce czwarte, a więc wyprzedzają Francję. No, do podium ta strata się powiększyła Słoweńców.
o świetnym skoku Dawida Kubackiego. To już jest prawie 10 punktów. Tomasz Wancura. A więc Czesi, którzy spadli na miejsce siódme. No, u siebie mieli ósmą lokatę, a więc widać te loty im nie pasują. W swojej grupie zakończyli ogólnie na miejscu piątym. A więc skacze im się słabo. A teraz tak o tego uczy. Japończycy, którzy też daleko. Miejsce szóste w dzisiejszych zawodach. No i spokojnie, ładnie w powietrzu. I wyprzedzają Czechów. A więc brawo, 207,5 metra. Johansson, no więc te pierwsze trzy ekipy, które wtedy zakończyły na tych trzech najgorszych miejscach, teraz także je mają. A więc forma stabilna, no ale Johansson, co on robi? W drugiej serii skok słaby, no w pierwszej 205,5, teraz 183. No i ta strata Norwegów, nawet do Czechów, nawet do Japończyków, no jest taka, że myślę, że mogą spać nawet na ostatnie miejsce. No chociaż tam Czesi nie popisali się w poprzednim konkursie, mieli no tę fatalną, a tymczasem Piotrek Żyła, no i zobaczymy, czy się poprawi. No, problemy w powietrzu w pierwszej fazie lotu, no i krótko, bardzo krótko, Żyła, co się z tobą dzieje? 193,5, 197, no najgorszy z Polaków. Gregor de Schwandel, Szwajcarzy. No i właśnie, tutaj nawet Słoweńcy mogą nas wyprzedzić, a więc w tej chwili możemy stracić podium, no ale poczekajmy. De Schwandel, też z problemami, też niestabilnie. No ale dalej, od Polaka. 203 metry. Laroid. No i ten skok pokaże nam, kto nas wyprzedza. Ile będą tracić do nas Francuzi, chociaż poczekajmy. Reprezentant Francji psuje wyjście z progu spóźniony i ten skok także nie leży do najlepszych. 198,5. I to jest miejsce piąte. Oni nawet są za reprezentacją Czech i Japonii. No a widać, to Japończycy 70 punktów za nami. Więc myślę, że Słoweńcy nie będą mieli najmniejszego problemu, żeby nas wyprzedzić. Tak samo jak Austriacy, Manuel Fettner. I tutaj bardziej skupiają się na walce o zwycięstwo, a nie na wyprzedzeniu biało-czerwonych. Teraz spokojnie, ale właśnie, ten skok Fettnera, 202, nie pozwala na wyprzedzenie Szwajcarów. No i Jurij Tepes, Słoweńcy. 10 punktów mieli straty do Polaków. W pierwszej serii Tepes podobnie jak Żyła. Troszkę dalej, no a teraz spokojnie w powietrzu i ten skok o wiele dłuższy i Słowenia w tej chwili na trzeciej pozycji, 208,5 metra. No i właśnie 5,5 punktu tracimy do podium. Pozostały tylko dwa skoki. Rozpoczynamy przedostatnią grupę. Roman Kudelka, reprezentant Czech. Skok pierwszej serii ładny. Teraz ładnie się wybił wysoko nad zeskokiem. I zobaczmy tutaj także problemy w powietrzu, ale proszę, Kołdelkę jak odleciał. 210,5 metra. No i będą walczyć o wyprzedzenie Japonii. No ale tu jest jeszcze świetny Kasai. 210,5 w pierwszej serii. Teraz Japonia na piątej pozycji. No ale jeszcze poczekajmy spokojnie teraz w powietrzu Kasai. No i trochę krócej. Więc niestabilny. 8 metrów raz zabrakło do wyniku z pierwszej próby. No i Czesi wyprzedzają Japończyków. A teraz jeden. A więc Norwegowie, no, którzy dzisiaj się już nie liczą. Nawet do punktu K nie doleciał Stjernen. W pierwszej serii teraz będzie lepiej. To już widać po samej sylwetce. No proszę. Jest nawet 204 metry. Więc brawo dla niego. No i tam walczył tylko jak najmniejszą stratę w klasyfikacji generalnej. No a my tu przejdźmy do skoku Maćka Kota. No, czy nadrobi punkty? Zostracił Piotrek Żyła. Maciek teraz spokojnie, no odleć daleko. Nie! Maciej Kot, 202 metry i spadamy nawet za Czechów. Za Czechów i Japończyków, no proszę. Niewiarygodny konkurs, jak Polacy spadają w klasyfikacji. No a teraz Gabriel Karlen. No szkoda, szkoda naszych. Mieliśmy tu się bić o najwyższe lokaty. A zakończymy pewnie podobnie jak w pierwszym konkursie, w którym byliśmy na miejscu piątym. A teraz Karlen też słabo, 201. No i skacze podobnie jak Żyła. No, tylko po kilka metrów dalej. I to jest szansa rywali. Realna Michapuy, Francuzi, którzy spadli ostatecznie na miejsce siódme. Ale zobaczymy, tam do Polaków nie powinni mieć jakiejś ogromnej straty. Czyli Czesi, Japończycy nas wyprzedzili. No Szapuj. Teraz 202 metry. Ale są nadal za nami. No nie, to jest 8,4 punktu. Michał Hajbek, Austriacy. A więc ten konkurs widać nieprzewidywalny. Wszystko się szybko zmienia. No jak skoczy Hajbek, no tu powinien wyprowadzić Austrię na miejsce pierwsze, spokojnie w powietrzu. Hajbek tak jest i oni są liderami. Hajbek odleciał. No i się poprawia, 7 metrów dalej.
No i proszę, brawo, brawo, brawo. Wtedy drugie miejsce, teraz są na pierwszym. Ale jeszcze Słowenia, Domen Preutz. 210 w pierwszej próbie Preutz, a teraz Fuchia. Co się stało, Preutz? Nie wierzę, miejsce trzecie, a teraz spadają na siódme, 185 metrów. Domen Preutz. Tragedia, no podobnie jak Jernej Damen w pierwszej serii, już myśleliśmy, że oni to nadrobią. No tak spadają i tracą no, prawie ponad 10 punktów do Francji. Więc wydaje się wszystko być rozstrzygnięte, no ale loty są bardzo nieprzewidywalne. Daniel Andetande, Norwegia, miejsce ósme. Spokojnie. Pewno chcieliby wyprzedzić, proszę bardzo, ale skoczył Tande. Słoweńców, teraz 213, najdłuższy skok tego konkursu. Więc brawo dla niego. No właśnie. Myślę, że Peter Preutz nie pozwoli na to, żeby wyprzedzili ich Norwegowie. Ale tutaj z trzeciego miejsca spadają na siódme. W jednej próbie domena. A teraz Peter. No właśnie, ładny skok. Długi. No i indywidualnie ma w tej chwili najlepszą notę. Vincent de Comsevoix, 201. Potrzebuje, żeby Francuzi mieli miejsce szóste. No, w poprzednim konkursie lotów. Na trzeciej lokacie. Zakończyła Francja teraz niespokojnie. No ale osiąga tą odległość de Comsevoix. 201,5. Jest prowadzenie, a teraz Kamil, 197. No właśnie, powinien to osiągnąć, miejsce piąte. Ale myślę, że można nadrobić do tej czołówki, tylko Kamil musi się postarać, Kamil musi odlecieć, no tej odległości niestety nie będzie. No właśnie, 201 metrów, no i mieliśmy miejsce piąte. Na tym przynajmniej zakończymy. Ale poczekajmy, jak się sobie poradzą rywale, Daikito. No teraz 200 potrzebowałby, żeby wrzeć Polaków. W pierwszej serii trochę krócej, ale widać, teraz będzie skok podobny, jednak nuty pozwolą wyprzedzić Polskę. A nie, to było 203,5. A nie 200. No właśnie. A więc brawo. No i tutaj walka o podium. Wojciech Stursa. Czesi. Przed własną publicznością. Miejsce. Ostatnie, ojoj! Wojciech Stursa. Podobnie jak przed chwilą Domen. I miejsce piąte w tej chwili Czechów. Co się dzieje? Są za Słowenią. Dramat. Stursy, no fatalne dwie próby. No i właśnie, i zostaje dwóch. Simon Amman. Drugie miejsce. Po 7 skokach Szwajcarii. No i naprawdę, nie chcą tej pozycji stracić. Spokojnie, no i jest. Dzisiaj podium w poprzednim konkursie. To była pozycja Szwajcarów czwarta. No tak, nie zobaczymy ich oczywiście w grupie mistrzowskiej. No i tutaj przydaje mi się kolejne podium. No, to jest trzecie podium w sezonie Szwajcarii. No, a jeszcze jest Stefan Kraft, Austriacy. No, po trzecie zwycięstwo w tym sezonie. Jeśli się nie mylę, no właśnie, spokojnie. No i proszę, i 210. Tak jest, osiągnięte. Przez Stefana Krafta, no, po zwycięstwach Austrii, Wingen i Engelbergu dokładają kolejne w Oberstdorfie. Kto indywidualnie był najlepszy, no tak jest, to jest Peter Preutz, który zgromadził 414,3 punktu, 211,208, a drugi byłby Daniel Andretande, a więc Norweg, no, Norwegowie mieli miejsce ostatni, no tylko jedno dziesiątko byłby za Peterem Preutzem, co się odnotuje miałby ze zwycięskiej drużyny Stefan Kraft, Polacy, no, Dawid Kumacki zaprezentował się najlepiej, był miejsce ósme, najgorzej Dżyła, 25. Kot 17 i Stoch 13. Oto klasyfikacja generalna. Oczywiście lotów. No i zobaczmy, liderami są Austriacy, którzy mają wielką przewagę
26,1 punktu nad drugą Szwajcarią. Trzecie miejsce mają Słońcy, 3025,5 punktu. A proszę, czwarte miejsce Biało-Czerwonych, tylko 0,2 przed Francuzami. Na szóstym miejscu Japończycy, siódme mają Norwegowie, a ósme, no czyli pozostali na tej ósmej lokacie, Czesi. Co, dzięki za obejrzenie tego odcinka, widzimy się już niedługo. Naskoczy w Sapporo chyba, jeszcze sobie zobaczę. Taki jest, kolejny konkurs jest Sapporo, potem Villa, Kulm, Wisła i Planica. Dzięki za obejrzenie tego odcinka do końca. Trzymajcie się i cześć.